Witajcie. Ja jestem Starkey, a oto i gra, której nikt się nie spodziewał, czyli Divinity Original Sin 2. Definitywna edycja. Jest ze mną dzisiaj siostra. Jednak... Galaretka. Te. Jednak jest tylko w roli osoby towarzyszącej, gdyż tą serię będę prowadził samemu. Ale wiele z was może się zastanawiać, czemu nagle zacząłem grać w Divinity. W szczególności z nagraniem. Odpowiedź jest prosta. Gotika chcę zostawić sobie na live, bo jednak przyjemniej jest. Przy czym nie mówię, że odcinków nie będzie, ale na live'ach jest dużo lepiej ogarniać, wiecie, XP'nie i inne takie ułożenie. Nie ma limitu czasowego takiego sztywnego. Graveyard Keeperze. No dużo grindu przede mną, jeśli mam wam coś sensownego pokazać. No a Divinity i tak gram sam w sobie. Lubię tam grę i chciałem wyzwań, więc no to jest seria. Na oczywiście poziomie najwyższym. Dodatkowo na trybie samotne wilki, czyli dwa bohatery. Nie cztery, a dwa. Ale dobra, starczy marudzenia, gadania. Lecimy. Honorowe, no proszę. Porażka nie wchodzi w grę. Podnieś stawkę do już... Dodając do już i tak wymagającego trybu taktycznego tylko jedno miejsce zapisu. Jeśli wszyscy członkowie twojej drużyny zginą, plik zapisu zostanie usunięty, a twoja przygoda się skończy. Tak więc, zaczynamy. Oczywiście, serię będę prowadził do pierwszego zgonu. Po pierwszym zgonie ankietka, zobaczymy co dalej chcecie. I wtedy się zobaczy co i jak. Ale dobra, przejdźmy już do tworzenia postaci. W grze tej dostępny jest pełno ras. I oczywiście nie umarły odpowiednik każdej rasy. I co jest najważniejsze, poza sześcioma postaciami domyślnymi, jak tutaj Czerwony Książę, Sybilla, czy dowolny z tych, których pokazuję. Tak, siostra, Lose też. Można stworzyć własną postać, co też zrobię. Głównie dlatego, że no niby lubię te postacie, ale jeśli już mam przedstawiać swoją rozgrywkę, zrobię to po swojemu. Tak więc będę grał elfem. Nie wiem w sumie czemu elfem, ale niech już będzie, że elfem. I dobra, jakby tu włosy dać, niech będą te. Skóra, dobra, zostawię jak jest. Głos jaki? Oh, almost got me that time. You're not trying to escape, are you? Cicho, siostra, ty szukam. I'll yield to none. Dobra, w sumie może być ten cały uczony. Ale dobra. Co ja będę gadał? Nagrywam to już chyba trzeci raz, bo za każdym razem jakieś problemy, więc... niech będzie, że po prostu pozwólcie mi być takim trochę mniej... jak to nazwać, no... zaangażowanym w ten początek, więc tyle. Dobra. Tak więc, będę prowadził rozgrywkę w sposób dosyć roleplayowy. Czy wiecie, będę się wczuwał w bohatera i w ogóle. Z jedną niewielką różnicą. Każda postać jest tutaj określona właśnie tagami, jak tutaj mężczyzna, elf. I właśnie, jakby jest tu ich dużo do wyboru. Ja biorę uczony i mistyk. Wiem, że nie do końca pasuje to do ucznika, którego tutaj właśnie teraz robię. No ale ze względów na to, że znam grę, chociaż trochę, chciałbym po prostu mieć dostęp do, można powiedzieć, najciekawszych możliwości, więc tak. Postać już prawie gotowa, dajemy imię. Siostra już mnie błagała o bezimienny, więc będzie bezimienny. Pierwsze co mi do głowy przylazło, nie ma rudzić. Tak, dobra. No i właśnie... teraz tylko skończenie postaci zostało, nie będzie to nic trudnego. I jak bardzo bym nie chciał korzystać z magii czy coś, na początek muszę zainwestować niestety w broń dystansową i myślistwo w głównym, no w głównej mierze. Rozumiecie, nic wielkiego, ale jednak gram elfem, więc mogę mieć mocne bonusy do obrażeń ze zdolności rasowej elfów, którą zobaczycie już dzisiaj na pewno. Więc inwestycja w broń dystansową zwiększy to obrażenie jeszcze znacznie. De facto jest tym, co decyduje o życiu bądź śmierci na taktycznym. Tak więc tak się prezentuje nasz bezimienny. Taktyczny i honorowy to samo, tylko że tutaj jest jeden zapis. I kasowanie go jak zginiesz. Ale dobra, mniejsza to, więc tak się prezentuje nasz bezimienny. No i gramy. Na wstępie jeszcze tylko zapraszam na piękną scenkę, będącą intro, po której już rozgrywka się zaczyna. Oczywiście o innych rasach, żeby nie było i w ogóle o wszystkim, poopowiadam później. W trakcie rozgrywki, kiedy będziemy się z tym spotykać. No a póki co to w sumie ja się zamykam, no i zapraszam, jak mówiłem, na intro.
It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rabble panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead, I became part of their story. No i to tyle z wprowadzenia. Teraz zaczyna już się prawdziwy element, po który tutaj jestem, czyli prawdziwa rozgrywka. So, still a bit groggy, are we? Don't worry, the sedative will wear off soon enough. Easy now, no need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. No. Więc zaczynamy tak dosyć standardowo, jako więzień. To już zresztą widać po wstępie, po części. So it wasn't a dream after all. Żeby nie było, wyłączyłem wszelkie samouczki, więc rozgrywkę będę musiał wam przedstawić samemu. Ale tak na podstawy wszystkiego wystarczy wam wiedzieć, że w sumie jest to jedna z tych gier, gdzie można robić co się chce, jak się chce. Przy czym walkę można nawet odbywać, dajmy na to właśnie zrzucając takie skrzynie jak ta na głowę swoim oponentom, tak więc... No... No właśnie, sojusznikom też. Ale właśnie jeszcze teraz tylko zanim pójdziemy dalej... W grze jest coś takiego jak torby z prezentami. Jakbyście nie chcieli, żebym tego używał, czy sam bym też nie chciał. No, ze względu na to, że gram na honorowym, jestem zmuszony zarzucić dwie rzeczy. Nie wiem dlatego, czy będą achievementy przyznawane, czy nie. Nie będę też, żeby nie było, odrzucał czegoś bardzo zmieniającego wszystko. Ale takie, rozumiecie, najprostsze w świecie elementy, które trochę... No, powiedzmy, ułatwiają rozgrywkę. Rozumienie zwierząt. Najlepsze, co może istnieć ze względu na to, że przyjaciel zwierząt na w sumie taktycznym czy honorowym oznacza zmarnowanie jednej z najważniejszych rzeczy, żeby mieć szansę przetrwać, nagadanie ze zwierzakami. Na zwierciadłu w forcie głównie ze względu na to, żeby dobrał towarzysze, a towarzysze są badziewnie rozdysponowani punktowo. Więc rozumiecie, chcę mieć dostęp do tego, żeby go zmienić na start i tyle. Dużo to nie zmieni w praktyce, w teorii brakuje mi achievementy. Tak więc teraz gra się musi przeładować. No i idziemy dalej. W sumie. Nie zwracałem jakiejś szczególnej uwagi na to, jak tutaj zrobili ten obraz, ale muszę przyznać, bardzo fajnie ten loading screen jest wykonany. I przedstawia w sumie sześć głównych bohaterów. Nie. Chociaż czy można powiedzieć, że oni są głównymi bohaterami? Z perspektywy, powiedzmy, czasu, no w sumie tak, chociaż na początku tego aż tak nie czuć, żeby nie było. No pomijając oczywiście kwestię, że w sumie, jeśli są to postacie, które de facto są, no, po części sterowane przez gracza czy cokolwiek, no to automatycznie stają się postaciami głównymi, no ale dobra, już się plączę w tym wszystkim. Dobra. Nie będę tłumaczył wam reguł gry jako tako, powiedzmy, po macoszemu, że wszystkie reguły, krok po kroku, co jak. Raczej będę wam tłumaczył to w bardziej sposób praktyczny niż teoretyczny. Tak więc teraz jeszcze pogadajmy sobie z owcą i zobaczycie, jakie piękne są dialogi ze zwierzętami. I jak bardzo zwierzęta uwielbiają ludzi w tym świecie. Shaking her fluffy coat, the sheep eyes you balefully. Her rectangular eyes like letterboxes to the void. With one sharp hoof, she kicks you right in the shin. Fresh meat. Nice. Plump, banded like a chicken's leg too.
Nie było cię słychać, mikrofon jest zbyt mało czuły. Dobra. No ale proszę. With two shakes of her tail, the sheep turns away from you to peruse her hay-filled manger. Dialog mi przeskoczył, nie wiem czemu. Dobra, niestety w takim wypadku. Did you expect a needle? No przeskoczyło mi dialog, ale nie ma co się tak wielce przyjmować. Did you expect a needle? Dziwne. Did you expect a needle? Zazwyczaj jak tego używam, to właśnie nie można było tutaj wciągnąć igłę ze stogu siana. Tym razem mi nie pozwalają. Coś źli, niedobrze twórcy. Ale dobra. Co my tu jeszcze mamy? Nic w sumie wielkiego. Tylko typowe zagadki, takie poziom podstawowy, przynajmniej nawet poziom mniej niż podstawowy. Nie komentuj w ten sposób. Jeszcze nie widzieli, czy umiesz, czy nie umiesz, więc nie marudź. Dobra, tak więc idziemy. Gdybym posiadał zdolności złodziejskie, można go okraść. Warto to robić? Aczkolwiek nie zawsze. No i wiąże się to z pewnymi konsekwencjami, które w sumie poznacie wcześniej czy później. W sumie to później, bo w sumie pod koniec gry dopiero. Ale tak, wiąże się z konsekwencjami. No. Oczywiście wytrychy są też i system wytrychowania drzwi. W sumie nic wielkiego, takie standardowe schematy, jak już mówiłem. Ale tak czy jak, gra robi to dobrze, więc nie ma co narzekać. I okej, miksturki uzdrawiające. Prawdopodobnie coś, co będę marnował tonami. Znając życie. A teraz najpiękniejszy element, czyli złożoność środowiska. Była trucizna rozlana, rzuciłem ogień, no i oczywiście się podpaliłem od tego i wybuchłem truciznę. Tak więc teraz tylko najważniejsze pytanie. Z czego jest zrobiona ta cała substancja trująca? Czym jest ta breja, że ona jest taka łatwopalna? Powiem szczerze, to jest chyba jedno z nielicznych pytań, na które ta gra nigdy nie odpowie. Nie wiem, czemu dalej wydaje mi się, że gra jest dosyć cicho, ale... No, na jakie? Nowhere to go but up. Dobra, tak więc, żeby nie było, ten obszar jest takim swoistym wprowadzeniem w ogóle do reguł gry. Widzicie, obszar samouczka. No i tutaj dopiero się, można powiedzieć, zaczyna prawdziwy prolog do całej historii. Jako zaawansowany gracz i w ogóle wiem, co muszę brać, co nie muszę, więc nie liczę na to, że będę typowym graczem, który targa ze sobą wszystko. Co nie a propos targania wszystkiego. Już wszystko, co miałem, to podniosłem, więc no. Nie wychodzi to za dobrze póki co. Ale mówiąc całkowicie szczerze i prawdziwie, nie jestem jak większość tych graczy, co podnoszą dosłownie każdą pojedynczą rzecz. Ja zbieram tylko to, co ma cel. I też taki od razu... W sobie malutki, no można powiedzieć, że smutek dla tych, którzy naprawdę się interesują światem gry. Książki będę czytał niektóre, ale nie wszystkie. Głównie ze względu na to, że wiele z nich daje recepty różne, które będą zaśmiecać mi księgę recepta. Nie chcę tego. Głównie z powodów oczywistych, na zasadzie, po co mam sobie to zaśmiecać i utrudniać potem szukanie pozytywnych i przydatnych receptur. Skoro mogę po prostu nie mieć tych nieprzydatnych, mieć tylko te przydatne, więc no, rozumiecie. A przynajmniej mam nadzieję. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice bit of work, even if I do say so myself. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. Oczywiście drzwi jak zwykle było słychać. No ale dobra. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. No i właśnie tutaj się pojawiają moje tagi, można je wykorzystać do rozmów, więc Mistyk. Powiedz o twoim śnie, w którym statek żeglował po rzece umarłych. Ale przecież jeszcze żyjesz, prawda? No. You're alive, and you're having a conversation.
You are on a ship, of course, but luckily for us both, we're merely sailing the plain old sea. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits, and if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to Source. For good. Taki, taka, ty, można powiedzieć, standardowy schemat. Jesteś zagrożeniem i w ogóle. There's been a murder here. No. Tak więc oczywiście łazimy, zwiedzamy. Zachwycamy się tym, co uda się znaleźć. Bo żeby nie było... Początek gry wygląda tak, że tylko co znajdę będę mógł wykorzystać. Teraz jest tutaj, można powiedzieć, jeden z ciekawszych aspektów. Jeśli jest się elfem, ale pokażę wam go z niewielkim opóźnieniem, bo nie mam jak tego ukraść. Ale najpierw piękna książka, którą muszę akurat przeczytać. Więc książki oczywiście są w takim formacie, nic szczególnego. Ale uwaga, uwaga, spróbuję przeczytać to tak, żeby to było dobrze. Więc tak. Pewna kobieta, co w kłodzie mieszkała, pocałunkami swymi zasypać mnie chciała. Pragnąłem czułości, lecz niespodziewanie, pojęcie co mi się stała, a ja jej śniadaniem. Posiłek skończyła, czerwień z ust zlała, ziemi się podniosłem, głowa mnie bolała. Żegnając się ze mną powiedziała dzięki, byłem nasycony, lecz bardzo spuchnięty. Nic wielkiego na początek się wydaje. Wraz z przebiegiem dalszej fabuły może okazać się to przydatniejsze niż się wam wydawało. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Oczywiście, żeby nie było. No mógłbym czytać te wszystkie opcje dialogowe i w ogóle, ale no nie chce mi się. Not with that collar on you, aunt. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Thanks. I just want to catch whoever did this before they hurt anyone else. No więc to tyle w sumie w tym miejscu. I wiem, że tutaj dużo dialogów, dużo wszystkiego. Jednak jak mówiłem, nie chcę robić rozgrywki na zasadzie przegadaj wszystko co się da. Tak więc... No, ograniczę dialogi. Ale to niestety dopiero w przyszłości. Bo na statku... Bądź co bądź, jest jeszcze sporo dialogów. Tutaj przedstawię wam dialogi potencjalnych towarzyszy, żeby nie było. Po co mi ten sui? Dobra. Tak więc, no jak mówiłem, dostanę te dialogi odnośnie tych towarzyszy, których po prostu mógłbym ewentualnie ze sobą targać. I żeby nie było towarzysza, prawdopodobnie będziecie wybierać wy, bo patrząc na czas antenowy, to dzisiaj jeszcze nie zdążymy tego zrobić. Tak więc... Lose, pierwszy z towarzyszy. Ah, there you are. Husband. Would you please tell this very charming gaggle of not at all rat-like babes that I am by no accounts this Losa woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly, deathly allergical. No, tak więc... How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. Właśnie, bo po prostu lubię ją, ze względu na to, że... No, jest taka trochę niepoważna, ale jednocześnie... Jest po prostu osobą bardzo interesującą i barwną. Jej specjalną zdolnością, bo żeby było, każdy ma swoją specjalną zdolność, jest... W sumie zmuszanie wrogów do mordowania siebie nawzajem. A jako człowiek ma zdolność podnoszącą statystyki ogólnie drużynie.
Łatwo jest zdobyć, jak widzicie, do niej plusy, bo już teraz mnie bardziej polubiła za jeden dialog. Z tego właśnie, domyślnie czarodziejka. Można z nią robić oczywiście, co się chce. Postać bardzo fajna. Osobiście mogę ją wziąć. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? You presume right. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no change came over her. Good luck, Chief. No właśnie, jeszcze taki aspekt. Jako człowiek posiada bonusy do szansy na trafienie krytyczne i obrażeń z krytyków oraz do handlu wymiennego, czyli do targowania się. Ja jako elf mogę zżerać zwłoki i mam bonusy do polihistora, czyli identyfikacja wrogów i rzeczy. Następny jest zwierz. A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. Tutaj od razu na wstępie powiem, jako krasnolud ma zdolność powiązaną z magią ziemi, która po prostu skamienia wrogów, no i delikatne obrażenia ziemne zadaje. Natomiast jego specjalną mocą jest w sumie atak magią powietrza, który oślepia wrogów podatnych na oślepienie i ogólnie zadaje obrażenia. Dodatkowo jako krasnolud lepiej się skrada, wiem, że trochę dziwne i nietypowe, ale tak. Oraz ma więcej życia i trochę więcej szansy na unik. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, boy. You hear that? The ship, of course. No i właśnie on jest, można powiedzieć, piratem w sumie. Ale jego historię poznamy, jeśli wybierzecie jego jako mojego towarzysza. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. And? Sick as a leper's cat! From the state of it, I'd say she's being cared for by a bunch of beardless babes who never loved anyone but their own mums. But there's more. Listen close. There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you before you lose your footing. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. It's the wheel. The wheel. Don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Burn my beard. That means if we've been traveling for... Yes! Only 10.34 nautical miles to Fort Joy. Ah, so you've eyes as well as ears, eh? You'll go far, mate, even here. Eh, no indeed, boy. But that ain't my final destination. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all. Thank you kindly, boy. No. Więc to tyle na jego temat. Naprawdę barwna postać. Lubię go. W sumie lubię tutaj każdego. I ostatni z potencjalnych towarzyszy, których byłbym skłonny wziąć ze sobą w podróż, to Czerwony Książę. Well, well. What have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. O nim można powiedzieć tyle. Zdolność jaszczura, plucie ogniem przed siebie. Jego zdolność... czekajcie, to było bodajże... Zabieranie odporności magicznej wrogom.
Jako ja szczur ma bonus do perswazji, niepotrzebne, bo ja się zajmuję tu perswazją, oraz odporność na ogień i zatrucie. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. Jest on oczywiście księciem jaszczurów, jak sama jego nazwa sugeruje. Bardzo barwna postać. Z początku może wydawać się niezbyt miły, ale im dłużej się z nim podróżuje, tym jest, najprościej mówiąc, milszy, bardziej znośny. Nie, jakoś tak. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now then, to business. You will answer me three questions. The first one is this. Can you cook? Ah, music to my beleaguered stomach. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Oh, but to feel the caress of satin on my scarlet skin once more. A most satisfactory answer indeed. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. The very basics, then. I suppose that's a start. So, three questions asked, three questions answered. Let's evaluate, shall we? As per your own testimony, you can cook, tailor, and groom. Well, that just about settles it. I offer you my sincerest congratulations. As of now, you are my slave. My slave, of course. Oh, but I see. Yes, I suppose it must take some time for the full extent of this honor to sink in. Anyway, you may leave me for a moment. We'll go over your duties once we reach Fort Joy. Now shoo! I właśnie w sumie to tyle. Reszty dialogów tutaj nie będę przeprowadzał. Głównie ze względu na to, że szkoda mi czasu, a tak czy siak nie chcę się za bardzo znowu wczuwać, powiedzmy, w pozostałych bohaterów. No bo później znowu będę żałował, że nie wybrałem żadnego z nich. Przez to znowu nie mam tego, co do końca bym chciał, czy coś. Rozumiecie tego typu sprawy. Chociaż w sumie to też tak trochę w moim odczuciu mogą być nie w porządku względem reszty. No ale dobra. Mogę wam powiedzieć pokrótce o reszcie. Nie będę jednak z nimi gadał. Tutaj mamy Ifana. Zdolności, tak jak jako człowiek, to samo co Lose. Plus wyzywanie specjalnego przyzwańca wilka. Oraz można powiedzieć, że był kiedyś krzyżowcem na usługach tego zakonu, jednak teraz jest płatnym zabójcą, jednym z tak zwanych samotnych wilków. Pasowałby w sumie do rozgrywki ze względu na talent, którego używam, ale ogólnie nie będę go brał. A tutaj drugi elf, tym razem elfka, Sybilla, niewolnica. Jej zdolności takie jak moje, czyli zżeranie zwłoki, bonusy do polihistora. Specjalna zdolność, bodajże to było chyba usuwanie wszelkich efektów negatywnych z siebie. Bardzo barwna postać, jednak nie przepadam z nim jakoś szczególnie. Fajna jest, ale nie. A tu mamy Feyna. Naukowca, po części tak chyba da się to określić, który pragnie dowiedzieć się prawdy, kim są bogowie, skąd są i tyle. Ale więcej o nim da się dowiedzieć tylko, mając go w drużynie, bo to, co tutaj na razie by się dało dowiedzieć, to jest nic. It's a register, sir. Good, good. Magister Williams is just about done with the last passenger. You faring okay so far? Trust me, with Bishop Alexander in charge, things will get a lot better from here on out. He's godwoken, you know. If you head on in now, Williams will get you sorted fast. No. If she tries to run, shoot. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning.
She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God! The woman's mad! You there, sorcerer! Go and fetch Magister Siwan! We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her hands and feet. By all means, do as the officer says. But you had better hurry, because... She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. No i mamy pierwszą bitwę, która niestety zakończy się no w taki sposób. Nie było nawet szans, żeby, wiecie, no, oddać jej, bronić się czy cokolwiek. Ale nie martwcie się, to nie jest ostatnie spotkanie z nią. O, jest koszula, super. Może przeżyję w takim razie bitwę samouczkową. Dobra. Co my tu mamy? Jakieś niepotrzebne nikomu bronie. No i pierwszy łuk zrobiony z gałęzi. Dobra. Not long before this thing snaps into splinters. Uj, dobrze. Dobrze jest. Po co wziąłem jabłko? W sumie nie wiem. Ale dobra. Rzecz jasna, zostało jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, zanim będę zakończyć samouczka. Ale no niestety, no muszę to zrobić ze względu na to, że jednak szukam jak największych, no właśnie, ilości rzeczy, które ułatwią mi początek. A tutaj proszę, już mam rękawice, mam ubranie startowe. Niewiele niby, ale dla mnie to sporo. He eyes the collar circling your neck and reaches a hand towards his blade. Another sorcerer! Even if I knew how to rip that thing off, I wouldn't. Some crazy banshee comes screaming through and now we got void bugs swarming up top. Saw it coming, I did. Sorcerer mutiny. Go on then. Find a place to hide and stay there. No, tak więc zostało jeszcze sprawdzenie tylko paru miejsc w nadziei na jakieś porządne zwoje. Jak na przykład właśnie zwój wskrzeszenia. I zaraz czeka już mnie w sumie większe wyzwanie. Bo to, co tutaj widzicie, to jest dosłownie nic. Zresztą widzicie tylko na razie łażenie, więc tą nudniejszą część rozgrywki, można powiedzieć, chociaż, żeby nie było, też potrafi być emocjonujący. God damn it! Need to get off this wreck and quick! Okej. Nie ma niczego, a szkoda. Bo nie ukrywam, to co się zdobędzie tutaj jest w sporej części rozdziału pierwszego jedynym materiałem, który ma się dostępnym, no wiecie, dla siebie, do walki w ogóle. A jednak bez odpowiednich materiałów to nie jest aż tak łatwo. No ale zrozumiałe. Jak jest, zaczyna się jako więzień, to trudno mieć ze sobą, no nie wiem, jakiś tam profesjonalny, przygotowany ekwipunek. No. I a propos Fejna. Widzimy go tutaj znowu. Tylko tym razem jest on trochę bardziej zeschnięty. Nieżywy. No ogólnie właśnie jest nieumarły manem. Tyle mogę powiedzieć, że nie jakimś zwykłym nieumarłym. Judging from its pungent scent, you recognize the symbol immediately for what it is. A warning of death fog within. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply gray. The color drains from your hand, and you are left numb. It doesn't budge. The door groans open, but an ashen shadow clouds your mind. Deathfog! I need to get out of here! Now! Wiecie co, w normalnych warunkach
próbowałbym tutaj to zgarnąć, ale... W sumie i tak to zrobiłem. Było to spore ryzyko, bo wiecie, jak zginę, to będzie już... koniec... totalny, więc... Nie, nie potrzebuję tego. Tak więc idziemy. Co tam, siostro? Ja dialogi tych wszystkie słucham, opowiadam i w ogóle. I wiem, że jest to strasznie nudny odcinek i w ogóle, ale... Spokojnie, w następnych już będzie dużo więcej się działo. Tak więc... No właśnie. Tak więc zobaczycie zaraz, jak tej wspaniale elf może sobie poradzić w walce. Używam tego. Teraz zdolność łucznicza. Żywiołowe strzały, czy coś takiego. To łatwy sposób, zwiększam swoje obrażenia fizyczne. W sumie za darmo. Tak więc, no... Jednego robaka przydałoby się teraz unieruchomić. Przy użyciu okaleczenia, widzicie? 11 obrażeń, na początkowym etapie gry jest to naprawdę dużo. I strzelamy. Chciałem, żeby można by było więcej, nie wiem. Mogę tutaj zginąć, żeby nie było, dalej nie jestem jeszcze wystarczająco mocny. I okej. On tu może dojść, ale w sumie mam przy sobie innego, więc... Prawdopodobnie całą rundę zmarnuję na unicestwianie jednego. Ale drugi może być na tyle głupi, żeby wejść w truciznę i się dobić. No niestety, przeżył. Pewnie dało się to mądrzej rozegrać, nie przeczę, ale no, widzicie. Bitwa dalej jest w formie taktycznej. Nic przydatnego. Tak więc nawet nie będę już zwlekał, lecimy dalej. I zaraz skończymy ten odcinek, bo limit czasowy się zbliża. Będziecie mieli swoje piękne głosowanie na towarzysza. No i oczywiście następny odcinek już będzie bardziej emocjonujący. Children and dwarfs first, just what the old stories say. The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. You said there were other people down there. We need to help them. You see those tentacles, kid? It's time to get the hell out of here. Thank you, thank you, thank you. There's a ladder right over there. You can go straight down. You're gonna be the death of us, you hear? No właśnie. Pierwsza decyzja. Nie ma wielkiego wpływu, żeby nie było, ale no, dialogi się trochę zmieniają i nastawienie potencjalnych towarzyszy. Jednak zanim to, to proszę, kawałek mięsa. No i nareszcie pora pokazać, co to znaczy być elfem. The dead man's flesh slides down your throat. You feel his consciousness enter yours. His memories are yours to experience. You are Finn. Your heart is heavy. You know too much. It's all too much. You met him. A bright light blinds you, then fades. You feel a tremendous power in your hands, but they are shaking so hard you can barely use them. Suddenly you're on this very ship, crouched in a corner, hugging your knees. A figure approaches, an older woman. Her eyes are kind. She comes closer. She says she wants to talk. She reaches a hand toward you. You grasp it. The memories end. You are no longer Finn. You return to yourself with a jolt. No. Tak więc największa zaleta bycia elfem. Darmowe zdolności. I kolejna bitwa. Rzecz jasna. Standardowo schemat mój się nie zmienia. W sumie grając z łucznikiem to nic więcej robić nie mogę. Bonusy do obrażeń zawsze są w cenie. Dobra. Ten jest tutaj. Ale ten jest... Ale ten oto robaczek jest groźniejszy. I już właśnie zepsuł się mój wielki, wspaniały plan zwycięstwa. Przez jedno głupie chybienie. I te NPC, jak zwykle niezbyt mądre. Aha. Let the games begin.
Siostra, nie skrzycz tym krzesłem, proszę cię. Zaletę wziął łuczykiem. I've faced worse. They who are about to try. Chociaż w sumie miałbym podobnie dobry wynik, gdyby nie to, że oczywiście nie trafiłem moim wspaniałym strzałem. I hear something. It's Magister Siwan, the one who put on this damn collar. She tries to speak, but can only gape as she clutches her neck, trying to stem the bleeding of a gushing wound. With jagged movements, she raises her clenched fist and holds out a length of cloth, soaked with some kind of strong-smelling tincture. Blood quickly soaks through the cloth. Magister Siwan's mouth opens and closes, her eyes wide in terror. It's working. The pressure is stemming the flow of blood. Siwan clutches your arm, her eyes locked with yours. Something within the ship snaps. The floorboards shudder. Siwan struggles to her feet, clinging to you tightly. The ship lets out a deep groan, then cracks. No i niestety. Nie zdążyliśmy uciec ze statku. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Orivan. No i właśnie, tak kończy się prolog do rozgrywki. Jak widzicie po nazwie, Fort Radość. Tak więc, cokolwiek by nas nie uratowało, uratowało nas, jednak nie dało nam wystarczającego farta, by uniknąć Wyspy Więziennej, więc... Niby jest to rozdział drugi, chociaż moim zdaniem pierwszy, tam to bardziej pasuje na prolog. Tak więc... Am I the lone survivor? Oto nasz piękny elf. Na tym kończymy naszą pierwszą przygodę. Ja robię zapisa. Jako, że mamy tylko jednego, trzeba naprawdę uważać. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Już pełnoprawnym, nie będącym prologiem. Miejmy nadzieję, że uda się go przeżyć. Jeśli nie, to oczywiście zobaczymy, co dalej. Nie zapomnijcie oczywiście głosować na towarzysza. Więc to tyle. Trzymajcie się. Hey.